Cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bestpan.pl. Przyjechałem na pole, na którym byłem 2 lata temu. Nie wiem, czy pamiętacie, kto mnie zna, zresztą można się cofnąć do takiego filmu, albo podam go w ogóle w linku, żeby wam pokazać. Tu rośnie jubea. Jak się cofniecie do tego filmu, zobaczycie. To jest Hiszpania, tak? Jak ta jubea w ciągu tych 2 lat urosła? Powiem wam szczerze, nie to, że pamiętam to jakoś mega super i w ogóle, ale te jubee jakoś bardzo nie urosły. Oni nawet nie chcieli mnie tu wieść, bo mówią, chłopie, tu się prawie nie zmieniło. Ja mówię, no pokażcie, jak jubea rośnie w Hiszpanii po 2 latach. Zobaczcie. To się po prostu nie chce wierzyć, jak wolno rośnie jubea. I to oczywiście wszystko zostanie, no zobaczycie, kurde, mam nadzieję, że ten film jest na YouTubie, żebym mógł do niego dać link. O, tu nawet rośnie mały cykas. Generalnie tu jest pole z jubeą i z drugą rośliną, która nas interesuje, można powiedzieć, jeszcze bardziej, Butia eriospata. Niestety nie chcą mi jej w tej chwili sprzedać za skarby świata. I mówią, że nie sprzedadzą, Carlos nie chce sprzedać. Dlatego, że ona tu rośnie już 6 czy 7 lat, mówił, i prawie się nie zmieniła, a ona dopiero teraz zacznie wzrost. Carlos, this is eriospata. Tak wygląda mała butia eriospata. One będą gotowe, z tego co mi Carlos mówił, za 2 lata. Czyli za 2 lata będziecie mogli zamówić butię eriospata. Ja wiem, że a tu jest jakaś brachera rośnie, jubea, ale generalnie tu jest pole z butią eriospatą. Piękne, naprawdę. Jedna jest bardzo ładna, szczególnie jak to rośnie w ziemi. No kurde, w doniczce wiadomo, że jak wszystko się wykopie, to jak roślinę się wykopie, to ona trochę musi odchorować. Ona tak pięknie nie wygląda. Znowu musiałaby, nie wiem, ze 2 lata stać w doniczce, tak? O kurde, nie chcą skubańcy teraz sprzedać. Znaczy już nie chcą. Jakbym się uparł, no ale powiedzieli mi, że cena byłaby tak kosmiczna, że bez sensu, bo nikt by tego nie kupił, tak? Bo ona za 2 lata będzie dużo, dużo większa. Ona teraz dopiero zacznie wzrost. Butia eriospata, może kilka słów z Ameryki Południowej. I oczywiście lepsza wersja butii capitaty, dlatego że mróz niby wytrzymuje bardzo podobny, aczkolwiek ona jest dużo bardziej odporna na naszą zimową wilgoć. Także tutaj jest całe pole butia eriospata. I widzicie, i rosną chwasty, i różne rzeczy. To nie jest możliwe, żeby tu ktoś, to jest jubea, żeby ktoś tutaj chodził i to wszystko wycinał, czy w jakikolwiek sposób bardziej pielęgnował, tak? Tak wygląda butia eriospata na polu. To jest rzecz obecnie naprawdę bardzo rzadko dostępna, żeby butię eriospatę gdziekolwiek zdobyć. W tej chwili, jak jestem tutaj na plantacji, dostałem 2 zapytania, jeden SMS, a drugi na Messenger, czy będę miał w tym roku butię eriospatę. Wychodzi na to, że chyba nie. Zobaczę, pojadę, jeszcze będę na kilku plantacjach, ale jak jeździłem w zeszłym roku, to nikt oprócz tutaj Javiera i Carlosa takich butii, to oczywiście jubea, takich butii nie posiada. Nie ma szans. Zapytam jeszcze raz, czy by wykopali kilka, ale mówią, że to jest kompletnie nieopłacalne i no szkoda, naprawdę. 2 lata. A może nas koronawirus wybije, już nie będziemy na nie czekać 2 lata, bo po co, nie? Tak to wygląda. Czyli one są poprzedzielane. Jubea z eriospatą. I takie jest całe to pole.